Ogólnie, jak wiecie, został dodany nowy tutaj event tutor i dzisiaj sobie właśnie zrobimy taki mini opening i zobaczymy, co nam wydropi. Chciałbym dostać secreta, by było naprawdę spoko, bo wiem, że tam są chyba z dwa sekrety do wydropienia, nie wiem dokładnie ile jest. Wy możecie napisać w ogóle w komentarzu, czy wy macie już jakiegoś secreta z tego eventu. Moje pety są no niezbyt dobre, napiszcie, jaki jest wasz najlepszy pet, a my będziemy dzisiaj robić taki mały opening i zobaczymy, co nam wydropi. I mam nadzieję, że może dzisiaj na odcinku dropniemy secreta, ponieważ mam prawie wszystkie game passy w grze. No zobaczcie, ile mam game passów, tylko dwa mi brakuje. Chciałbym kupić tego game passa za 400 robux, ale chwilowo nie posiadam zbytnio, więc weźmiemy sobie tej boosty, trochę użyjemy, weźmy tak z dwa boosty jeszcze na szczęście na godzinę, tutaj takiego jakiegoś po jednym booście specjalnego nie będziemy na razie używać. No i dobra, jakiego mamy boosta? Mamy laka razy 9.39, więc wydaje mi się, że to jest spoko. No i po prostu przechodzimy do openingu, no i zobaczymy, czy coś w ogóle mi dobrego wydropnie. Dobra, ogólnie opening mi nie wychodzi zbyt dobrze, ponieważ dropię, jak widzicie, same legendy. Dostałem jeszcze jedną legendę Golden i to w sumie tylko tyle. Mogę sobie jeszcze zrobić rękodzieło, żeby mieć, ale tak naprawdę to słabo, no trochę, bo same legendy drobię. Nawet jednego mitika nie mogę dropnąć, to jest naprawdę słabe, więc po prostu, no wiecie, muszę jeszcze tutaj trochę sobie pod opening. Co oni tutaj piszą? Nagrywasz? Tak, dobra, idziemy, robimy dalej opening. Może wam lepiej poszło, naprawdę, bo ja nawet mitika jednego nie umiem dostać, więc lecę dalej opening. Powiem wam, że mam nawet teraz laka 12, jak widzicie tutaj, no prawie 12, mam teraz 11, ale jak tego, jak będę miał full po prostu tą kombinację szczęścia, to będę miał razy 12, a i tak w ogóle nie mogę dropnąć, te secrety są naprawdę trudne. Dostałem jednego tutaj mitikala i mam teraz same legendy. Weźcie, napiszcie w komentarzu, ile wy na przykład jakby zbieraliście na tego mitika, czy co, znaczy ile otwieraliście jajek, jeżeli ktoś z was ma mityka oczywiście. No i ja w sumie jeszcze chwilę tutaj zostanę, więc no jeszcze zrobię sobie opening tak z pół godziny i potem wam po prostu powiem, czy w ogóle coś mi się udało dropnąć, albo z godziny jeszcze. Dobra, nie, widzowie, ja się poddaję, patrzcie, co dropię. No dropnę niby Toxic Legendę, co jest spoko. Mam nadzieję, że wy macie większego farta, bo naprawdę robiłem opening przez na około jakieś półtorej godziny mi to zajęło, coś takiego, albo trochę mniej, nie pamiętam, coś takiego, około półtorej godziny. Nic nie dropię, jednego mitikala dropnąłem, no z 50 legend oczywiście jak zwykle, więc naprawdę jest trochę tak słabo, ale mam jakieś pety dobre. Napiszcie, jakie wy macie pety i czy wam się udało dropnąć secreta. No jak na razie, widzowie, ja się będę z wami żegnał. Sorry, że taki krótki odcinek. Chciałem po prostu robić opening, który totalnie nie wyszedł, ponieważ nic nie dropło za bardzo. Ale po prostu muszę mieć coś do wstawienia na YouTube, a nie mam pomysłu, więc taki mały unboxing zrobiliśmy. No i niestety, tak, moje szczęście nie jest zbyt dobre, ok? Więc jeżeli chcecie więcej odcinków z Rebirth Champion X, to piszcie jeszcze w ogóle, możecie napisać w komentarzach, jak dotrwaliście do tego momentu, co mogę nagrać z Rebirth Champion X. Poczekajcie, bo tu Oskar mi pisze. No to do zobaczenia, widzowie, do kolejnego odcinka z Rebirth Champion X. Elo!